Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z kolejnym odcinkiem i dzisiaj skupimy się znowu na tych bitwach ze średnimi atakami, ponieważ pod ostatnim odcinkiem tego typu pojawiło się parę pomysłów, które właśnie sobie dzisiaj sprawdzimy. Tam robiłem takie bitwy, gdzie było 40 tysięcy na starcie, gdzie było 500 golda na starcie, gdzie wylosowaliśmy też sobie boty. No i zobaczymy, co będzie dzisiaj, ponieważ większość pomysłów dotyczyło tej mapy z milionem właśnie, że się pojawiło tą parę takich, w sumie cztery pomysły są, które mam dzisiaj wybrane i wszystkie są do tej mapy. Więc zaczniemy od pierwszego. Szeryf z milionem kontra dwóch wezyrów. To będzie pomysł numer jeden. Czyli tak, bierzemy szeryfa na pierwszym miejscu i dwóch wezyrów. Ja tam dawałem chyba 80 tysięcy, więc 80 tysięcy zostawiam. I zobaczymy, kto tu wygra. Czy szeryf z milionem, czy dwóch wezyrów. Później będą dokładnie mniej więcej te same zestawienia, tylko boty się będą zmieniać, ale właśnie chodzi mi o to, że na tej mapie to wszystko będzie. Dzisiaj na tej mapie się skupimy. Specjalnie tak wziąłem, żeby jak już mieć te same mniej więcej pomysły, no to zrobimy to w jeden odcinek. Ale obawiam się, że szeryf, mimo tego, że będzie miał milion, on zostanie bardzo szybko zniszczony, bo szeryf nie jest właśnie najlepszym botem dokładnie dlatego. Nie jest najlepszym botem, ponieważ będzie podpalany i to będzie go strasznie blokowało. On będzie miał ten milion, ale nie będzie nawet w stanie z niego korzystać za bardzo, bo jeszcze został wybrany wezyr, który też będzie go nie dość, że atakował balistami, to jeszcze zaraz łucznicy konni się zjawią i jedni i drudzy. I nie wiem, czy to się właśnie nam zaraz szybko nie zakończy, tam jest ledwo 140 jednostek. Najlepsze jest to, że te boty, które tutaj będą atakować, one się właśnie przebiją bokiem, więc nawet nie będą wpadały w ten ogień, więc pierwsza bitwa zrobiona była bardzo szybka. No szeryf nie jest dobrym botem, żeby miał milion. Niestety to tak nie zadziała u niego. Więc przechodzimy do pomysłu numer 2. W pomyśle numer 2 mamy tak. Może milion dla Rysia, Saladyn z Fryderykiem na niego. Okej, czyli Ryszarda bierzemy jako postać z milionem. I Saladyn z Fryderykiem ma być. Dobrze, Fryderyk, Saladyn. Zaczynamy. Tu obstawiam, że też Ryszard może mieć ciężko, ponieważ... Ryszard, jeszcze taki zamek robisz? Nie, no dobra, to będzie bardzo złe. Fryderyk robi dobry zamek, Saladyn jeden z tych mniejszych. No coś czuję, że Ryszard długo tu nie wytrzyma. Może, nawet jakbym dał szczerze, nie 80 tysięcy na starcie, tak jak dałem tam wcześniej, tylko dałbym 40, to też by to nic nie zmieniło, bo oni tak, za 20 tysięcy zrobią mniej więcej swój zamek, później 20 tysięcy kolejne to będą ataki. Ryszard będzie tu musiał dużo odbudowywać, nie będzie mógł się za bardzo skupić na rekrutacji, tym bardziej, że jeszcze zrobił jeden ze swoich gorszych zamków tak naprawdę, bo nie ma jak bronić tego przedniego muru. Ma 120 jednostek, nie no, to też się szybko zakończy, ewidentnie. 200 jednostek, on się nie wybroni z tego. Tu byłaby jakaś szansa. Bez szans. Ryszard czy szeryf ewidentnie nie są dobrym botem do tego, żeby bronić się mając milion, ponieważ oni nawet nie zdążą z tego miliona dobrze skorzystać. Może na większych atakach byłoby to jakieś lepsze, ale niestety tu nie idzie to tak, jakbyśmy chcieli. Pomysł numer 3 na dzisiaj to mamy tak, kolejny raz szeryfa. Dzisiaj, zaczekajcie, co jest czwartym? Nie, nie wierzę, dobra. Teraz dopiero do mnie dotarło, co jest jeszcze w czwartym pomyśle. Kalif i wąż ma być naprzeciwko szeryfa, więc chociaż tu są słabsze boty, bo tam dwóch wezyrów to zniszczyło, ale obstawiam, że Kalif chyba też ma balisty w ataku, więc szeryf skończy dokładnie tak samo. Musiałby szeryf może mieć ten lepszy zamek. Jakby szeryf miał ten lepszy zamek, którym to podgrodzie ma skierowane bardziej w bok, to przynajmniej nie zostałby podpalony. Może tam by się mogło coś zmienić. Z wezyrami raczej i tak by to nie pomogło. Tu... może jeszcze by coś dało, zobaczcie, same katapulty, same balisty, już się pojawia problem, no ale tu może powalczy więcej, zobaczymy. Dopiero sam wyszedł z atakiem, zacznie rekrutować. Jakby przetrzymał ten moment, w którym oni wydadzą jeszcze te pieniądze, w którym będą te fale nachodziły, to może później coś więcej się uda, ale na razie, no Kalif zaatakuje jako pierwszy. Dobra, przynajmniej nie ma złączonego ataku, ale zaraz pożar i tak się zapewne pojawi. Bo u szeryfa najgorsze jest to, że on nie ma jak się bronić przed czymś takim. No dobra, pokonany nie zostanie. Okej, ataki przetrzyma, ale tych katapult tu jedzie. Ale jak podjadą za blisko, no to okej, asasyni wyszli, no to nawet lepiej. No właśnie, blokady nie będzie. Atak kolejny przetrzymany, teraz więcej zrekrytuje. Tu wytrzyma dłużej, no tu przynajmniej coś więcej zobaczymy.
mąż z kalifem raczej nie powinni go jakoś tak mocno wyniszczyć. Tu szeryf powinien, wydaje mi się, że wygrać bez żadnych problemów. Bo nawet jak tutaj zostanie szeryf podpalony, to raczej kalif z wężem będą wchodzić w ten ogień. Chociaż dobra, tutaj coś tu się dzieje, czy tu będzie timing? Już myślałem, że się pomyliłem, że jednak nie zobaczymy tutaj długiej bitwy, ale znowu był ogień, trochę miotaczy. Resztka jednostek na siedzibie, która została, dała sobie radę. Ale problemy są cały czas. Tu trzeba pamiętać, że kalif i wąż to są postacie, wąż szczególnie, które mało wydają na te ataki, więc te 46 tysięcy jeszcze tu na parę ataków na pewno wystarczy. No i tu pojawia się problem, bo szeryf ma 200 jednostek ledwo. Zobaczcie, kalif już ma ponad 600. Wąż też zaraz będzie miał ponad 600. Jeszcze się okaże, że wytrzyma dłużej, ale nie przetrwa na tyle, żeby tu mieć szansę kogokolwiek pokonać. No i znowu kończą się pieniądze. Dajcie mi tu poborcę podatkowego. To by był koniec. Nie, no dobra, no bronią się. No są miotacze, są kusznicy, dają radę. To może przetrzyma te ataki. Kalif już jest bez pieniędzy. Kalif teraz tak szybko nie będzie atakował. Więc zostaje sam wąż, no i z ataków węża powinien się wybronić, nawet jak będzie miał 200 jednostek. Szeryf ma cały czas te 900 tysięcy, więc on, tak, nawet jak zostanie podpalony, zostanie zniszczony, to mu nic nie zrobi. Nie wiem, ile on musi zbierać do ataku, ale jakby wybrał się teraz na kalifa, czy miałby szansę? Raczej jeszcze nie. Wąż wychodzi w międzyczasie. No wąż nie ma jak podpalić, wąż co najwyżej może... A nie, wąż też ma balisty przecież. Ale nie działa, na szczęście dla szeryfa. No jakby teraz wybrał się na węża, to może jakaś szansa by była. Ale wąż jeszcze ma pieniądze, więc on na pewno będzie rekrutował. No wąż jest o tyle irytujący, że naprawdę ma tanie jednostki. Jak się nawet mu skończą te pieniądze, to i tak powinien sobie coś tam zawsze uzbierać. Nawet z podatków jak 2000 dozbiera, to dla węża to jest bardzo dużo. A kupno tych łuczników i włóczników to wystarcza. Ale czy tu by dało radę? Okej, udało się przebić. No jednak ta kontra była na tyle szybka i dobra, że udało się pokonać. Tutaj jak został 1 versus 1, to na pewno już sobie poradzi. Zobaczymy, jak długo zajmie pokonanie kalifa. Widać, że kalifowi już wszystko powoli idzie. Tym bardziej, że tutaj jeszcze jacyś pałkarze będą przybiegać i wyniszczać wszystko. Ale tu bot z milionem powinien wygrać. Czy tu kalif miałby... Zobaczcie, jakby pojawił się timing... 550 jednostek u szeryfa. Kalif może teraz atakować troszkę wcześniej, bo już nie ma pieniędzy, to niekoniecznie będzie musiał zbierać nie wiadomo jak dużą armię. Okej, ale to szeryf wybiera się jako pierwszy. No szeryf może teraz nawet przyblokować kalifa, który nie ma pieniędzy, bardzo łatwo jest zblokować, jak się mu wszystko poniszczy. On też sporo pieniędzy wydaje na te smolne rowy, na wszystko. Kalif też będzie miał zbyt duże problemy. Te małe ataki naprawdę bardzo dużo zmieniają, bo pamiętam te bitwy, jak robiliśmy właśnie, że jeden bot miał milion i dwóch atakowało, ale jak były te duże ataki ustawione, to tam trochę sytuacja wyglądała inaczej z tego względu, że tam mieli więcej czasu na zrekrutowanie jednostek i nawet czy to ten bot z milionem zaatakował jako pierwszy, bo miał więcej pieniędzy, to te dwa boty też były na to przygotowane, miały dużo jednostek zrekrutowanych i nie miał ten bot z milionem łatwo. Blokadę też było ciężko założyć, ale tam przynajmniej jakieś większe straty były zadawane, jak taka wielka armia przyszła. Albo jak dwie takie armie przyszły, na przykład pod zamek wilka, bo było, nie wiem, Fryderyk z Saladynem kontra wilk. Okay, mamy blokadę, zobaczcie, jeden budynek na rudę został, jeszcze podjeżdża balista. Tu już nic chyba nie zrobi. Więc szeryf tu wygra, no tu się udało, wąż nie był na tyle mocny, te katapulty były na pewno irytujące na starcie. Ale jednostki były zbyt słabe. No i tam udało się tym wcześniejszym botom przebić bardziej od tej strony. Tam był trochę inny zamek. Więc co z tego, że tu wszystko się paliło, jak oni przeszli sobie bokiem, tymi murami weszli prosto do siedziby. No i tam nawet, że wszystko zostało podpalone, to nie było dla nich żadnym problemem. Ale tu widać było, że ta armia węża, czy ta armia kalifa chodziła tu bardziej środkiem. I sami wpadali w swoją pułapkę, więc może gdyby zaatakowali trochę inaczej, gdyby obeszli ten zamek dookoła, tak jak przeważnie boty to robią, no to jeszcze może coś innego mogłoby się wydarzyć, ale armia węża była zbyt słaba, tam wystarczyło 30 kuszników i można było się wybronić z tych ataków łuczników i włóczników, więc tu no szeryf miał raczej z góry wygraną, nie wiem jakby to się musiało potoczyć dla niego, żeby przegrał, no ewentualnie jakiś zły timing, chociaż mówię, u szeryfa nawet jak zostanie 100 jednostek w zamku, to taki wąż z kalifem mają problem, bo trochę miotaczy, trochę kuszników zostanie i te boty naprawdę mają problem z tym zamkiem, więc tu, o dobra, teraz to już się udaje.
Kalif zostaje pokonany, okej. Okay. Więc tu mówię, no te boty akurat były za słabe, więc tu szeryf miał większe szanse. No i zostaje jeszcze pomysł numer 4. Dobrze, w takim razie zostaje nam pomysł numer 4, w którym też widz chciał Ryszarda, więc dzisiaj się trafiło tak, że widzowie chcieli dwóch Ryszardów i dwóch szeryfów na milionie, więc zobaczymy. Szeryf raz przegrał, raz wygrał, czy Ryszardowi też się uda? Zobaczymy, chociaż tutaj nie jest napisane, z jakimi botami ma się Ryszard mierzyć, więc kogoś mu po prostu wylosujemy, to losowanie też było ciekawe, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejny Ryszard i Saladyn. Dobra, to będzie zbyt trudne, ale sprawdźmy to. To nie ma szansy się udać. Ryszard kontra kolejny Ryszard i Saladyn. To brzmi jakby tutaj szans nie było. Chociaż ten Ryszard robi zły zamek, to może jeszcze coś by się mogło zmienić. Asasyni już irytują ze startu. Mamy te pierwsze ataki. Ryszard musi też uważać, bo on ma problem w tych swoich zamkach, że ma dużo budynków na zewnątrz i tam też łatwo go podpalić. Więc jak tylko zostanie podpalony, zostanie zblokowany, ogień będzie pod samą siedzibą. Nie będzie nawet w stanie rekrutować jakichkolwiek jednostek. I tu się pojawi problem. Ale też Ryszard ten wydawał dość więcej pieniędzy, więc nie zaatakują razem. Saladyn musi się zaraz wybrać, a ten Ryszard będzie troszkę bardziej spowolniony. Ale widać, że nawet mimo tego, że ten pomarańczowy Ryszard robił większy zamek i tak ma więcej jednostek, bo ten jest co chwilę nachodzony, traci te patrole, traci te jednostki. I tak się pojawia problem. Aha, Ryszard jednak też wychodzi. No dobra, no to jednak i tak wyszli razem. Bo to już zapewne był drugi atak Saladyna. Bez szans, no bez szans. Dwóch mocnych botów. Mówię, gdyby to było na tych dużych atakach, to to by jeszcze wyglądało totalnie inaczej. Ale te średnie ataki, które sprawiają, że ten bot z milionem ma ten milion, ale co z tego, jak on nawet nie jest w stanie zrekrutować żadnych jednostek, bo już jest co chwilę atakowany, najeżdżany. Więc może zróbmy tak, spróbujmy wylosować jeszcze coś innego. No przecież się nie da, no macie tu jakieś średnie boty, macie tu jakieś słabsze boty. No nie mogę. Dajcie coś średniego. Emir Wilk, Fryderyk Nizar, no co jeszcze? Marszałek, o dobra, no Marszałek i Ryszard są w miarę wolni. Dobra, no to to jeszcze można sprawdzić. Tu może jestem w stanie uwierzyć, że Ryszard coś by mógł zrobić. Jeden i drugi jest wolny. I ten robi znowu ten zamek, no nie mogę. Ten dzisiejszy odcinek to będzie dramat jakiś. Nie dość, że losuje tak dziwnie, to jeszcze zamki robią tak słabe. No dobra, no i same katapulty są w stanie blokować. No niby coś tam rekrutuje. Marszałek tu podjeżdża rycerzami. Dobra, marszałek też będzie o tyle irytujący, że nie dość, że wysyła katapulty, to jeszcze jak podjeżdżają rycerze, to się bramy zamykają. Do tego wyniszcza kamieniołomy i zobaczcie, jak to też Ryszarda spowalnia. Ten Ryszard już ma 350, zaraz będzie atak, a ten ma ledwo 200. Te średnie ataki naprawdę tak dużo są w stanie zmienić. Okej, no wybronić się wybronił. No może jeszcze jakaś walka tu dalej będzie. Ale widać jakie duże straty ma. Katapulty mu nie dadzą spokoju. Katapulty cały czas faszerują. No niby już ma te 300, prawie 50 jednostek. Ale jak zaraz wyjdzie z atakiem, a tu przyjdą dwa kolejne ataki. Chociaż nawet i to się chyba nawet nie uda. A jak on ma się wybrać ze swoim atakiem, jak tu kolejne dwie armie podchodzą pod jego zamek? Patrzcie, to jest bez szans. To jest bez szans. Ja mam jeszcze jeden pomysł, teraz mi wpadł do głowy, to sobie zaraz go sprawdzimy. Ale no, tu trzeba naprawdę tak dobrze, żeby ta walka była wyrównana, trzeba tak dobrze wybrać. Bo inaczej to jest tak niezbalansowane, że się w głowie nie mieści, serio. Dobra, ja mam pomysł taki. Nie tak. To też zadziała. Czy to też będzie niezbalansowane? Wąż z milionem powinien cały czas szybko rekrutować, a szczur powinien mieć pikinierów, więc też jakieś szanse ma na podbicie. To będzie dobre. Jeszcze jakiś atak trwał. Na wąż rekrutować, bo wąż był naprawdę mega dobrym botem, jak były te duże ataki. Na średnich nie idzie mu aż tak dobrze, bo jak zbierał 800 jednostek i miał cały czas 500 jednostek w zamku, to był w stanie się fajnie bronić, ale teraz nie wiem, czy to wyjdzie.
Okej, dało radę. Jeszcze jest w grze. Jak wytrzyma, żeby szczury wydały te pieniądze, to może mu się coś uda, ale gorzej jak wyjdzie z atakiem, a w tym samym czasie będzie jakiś atak na niego, to już będzie problem. No właśnie, tylko jak on teraz zaraz wyjdzie z atakiem, oho, no i to chyba mamy koniec. Bronić by się fajnie bronił, ale no właśnie, dobra, no nie da się. Te średnie ataki są tak niezbalansowane. By musiał dać 2000 na starcie. Gdyby ten miał milion, a tamte 2000, to by wtedy może było... Chociaż nie, no ej, dobra. Czyli jak dam tak, żeby te boty miały z 2000... Ja tu mogę dać tak mało jakoś? Chyba nie mogę za bardzo. Na szybko jeszcze zmieniłem, wróciliśmy do standardowych ustawień i zobaczymy, czy jednak jak damy na przykład tą samą bitwę, czyli damy węża kontra dwóch szczurków, ale damy im 2000 na start, żeby ten miał milion, a te będą miały tylko 2000, czy teraz to będzie w miarę bardziej wyrównane? Czy może teraz będzie właśnie bardzo łatwo dla węża tu wygrać? No, teraz to myślę, że wąż będzie dominował. Jednego przyblokuje katapultami. Jak jednego rozwali, no to już wiadomo, że to pójdzie. Teraz będzie jakiś atak. 350 jednostek już ma. No, zobaczcie, same katapulty są w stanie przyblokować takiego szczura. Tego jak ma jeszcze jakieś podpalaczy. No, teraz to będzie w drugą stronę. Jakbyśmy dali nam zbyt mało, to będzie... Dlatego z milionem zbyt łatwe zadanie. Od razu zaraz pewnie poleci kontra. Już ma 500 jednostek, no. Teraz to w drugą stronę idzie. A ciekawe, czy tak by było też z tym szeryfem na przykład, albo z Ryszardem. Dobra, kogo my tam dawaliśmy? Ryszarda? I na przykład... Damy jakieś dwóch mocnych botów. Zobaczymy. Dobra, patrzcie na to. Polecimy na grubo. I to by zadziałał. Czy Ryszard to wygra? Oczywiście, że ten zamek. Nie mogę patrzeć na ten zamek. Dobra, ale przecież wilka w tym zamku to się nie da pokonać. Bez mega dużej armii łuczników konnych. To by wystarczyło? Raczej nie. Ej, no, lord draśnięty. To już wszystko pracuje. No, zobaczcie, wilki się rozbudowały. Tu już tak chyba nie da rady. Ej, te katapulty mogą tu przyblokować, bo musi pozbyć się najpierw tego właśnie pomarańczowego, bo on ma gorszy zamek do podbijania na później. Tutaj byłby atak zaraz. Jak zaraz wyjdzie na pomarańczowego, to ma szansę, ale jak będzie czekał dłużej, to już będzie po nim chyba. Wtedy dwa wilki raczej wygrają. Jest atak, ale są też, no właśnie, smolnerowi już, no to tego zamku będzie ciężko się przedostać. Więc tu wilki raczej mają wygraną, bo nawet jeśli Ryszard ma milion, ale on wyjdzie z atakiem, to ten zamek jest prawie że pusty. Taki jakiś drobny atak jednego wilka wystarczy, żeby tutaj wejść i go pokonać. Widzę, że sytuacja się jeszcze odwraca. Żółty teraz podjeżdża katapultami, balistami. Kupuje czas pomarańczowemu, żeby ten mógł się ogarnąć. Pomarańczowy też wychodzi z atakiem. No teraz już Ryszard ma przegrane. On już nic nie zrobi. Te małe ataki strasznie mieszają. Tak żółtego, ile już miał jednostek? Ponad 450. Tak samo zaraz będzie miał pomarańczowe. Teraz czy Ryszard w ogóle... Okej, Ryszard wybiera się w tym samym czasie z atakiem. Czy on by miał szansę? Ale czemu ty, Ryszard, wybierasz się na tego, który ma więcej jednostek? To nie jest mądra zagrywka. Wybrałeś się na tego niby, co ma więcej jednostek i mu nic nie zrobiłeś. Zaraz dostaniesz atakiem i będzie po tobie. Stawia się pomarańczowy i żółty też zaraz będzie atakował, bo też dozbiera. I chyba będziemy mieli koniec. 300 jednostek tylko jest. Pomarańczowy zrobiłby troszkę strat. Jakby zaraz żółty się tu zjawił, to mogłoby się udać. No, Ryszard nie ma szans. Ryszard już sam w sobie miałby problem z podbiciem pomarańczowego, bo ten zamek jest tak irytujący do podbijania dla tych botów. Gdzie tu jeszcze walczyć z pomarańczowym w międzyczasie, w sensie z żółtym? Co chwilę jakieś straty będą. No, bez szans jest Ryszard już. Na starcie nie pokonał pomarańczowego, to teraz nie ma szans już wygrać. Wychodzi Ryszard z atakiem i znowu idzie na pomarańczowego.
Żółty wystarczy, że teraz wyjdzie. Bo ten atak chwilę będzie trwał. Żółty w tym czasie może dozbierać. Kończy, zaraz. Wystarczy, że ta armia ruszy. 150 jednostek jest tylko u Ryszarda w obronie po jego ataku. Nawet jakby ta walka się przedłużała, to Ryszard prędzej już tu straci pieniądze, niż on coś zrobi. Jakby już zbierali po 2000 jednostek, no to Ryszard też by nie miał szans. O, jeszcze pomarańczowy też wychodzi. To już na pewno musi się udać. 260 jednostek to jest zbyt mało. Tu też ciężko zbalansować to wszystko, więc jak macie jeszcze jakieś pomysły, jakby to lepiej zbalansować te średnie ataki, żebyśmy mogli tu zobaczyć dłuższy pojedynek, to dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się jutro z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.